Dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla słuchaczy pierwszego roku Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. O jego wartości i wadze przesądza obecność Was, słuchaczy, na ślubowaniu. Doprowadziło Was do tego momentu kilka ważnych czynników. Własna, dojrzała decyzja, determinacja w realizacji celów, w dążeniu do aplikowania do szkoły, bazująca na ciężkiej pracy, licznych wyrzeczeniach i dbałości o doskonałą kondycję fizyczną i zdrowotną. Wstępujecie dzisiaj pełnoprawnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, o której funkcjonowaniu zdobyliście już podstawową wiedzę podczas zgrupowania unitarnego. Jesteśmy pełni dumy, ale i zarazem poczucia olbrzymiej odpowiedzialności. Niech zatem słowa ślubowania, które za chwilę wypowiecie, będą Waszym osobistym zobowiązaniem, aby dawać z siebie więcej niż inni. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję, wysokarnym i mężnym, ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia, nawet narażeniem życia, wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję wszelkich tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad religii narodowej. Życzę Wam, abyście z sukcesem i satysfakcją zdobywali wiedzę i umiejętności w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i konsekwentnie dążyli do celu, jakim jest ukończenie szkoły i zdobycie wymarzonego zawodu strażaka. Ku chwale Ojczyzny!